Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, już trzecim odcinku w Lordaeron The Aftermath z dobrze nam znanej gry Warcraft 3 Frozen Throne. No i na czym to skończyliśmy? Forsaken wraz z Fallen Nerubian sobie zaczęli odpieprzać i zostali prawdopodobnie wyrzuceni z gry. Albo po prostu sami wyszli, bo jakieś bugi niby wykorzystywali. Co się działo dalej? Shadow Black Horde zostało zniszczone w południowych królestwach. Krasnoludy przeszły na stronę Dark Iron Dwarfs, przez co mają o wiele większą moc teraz. No i zaczynają prowadzić swoje zwycięstwo w kierunku Outland, niszcząc wszystko na swojej drodze, ale w tym momencie płonący Legion stanął mu na drodze w znaczącej przewadze liczebnej, no i oczywiście z towarzyszącym mu Shadow Council. Mimo iż on ma tylko jeden punkt kontrolny, nadal jest to groźny przeciwnik, który może mimo wszystko coś powiedzieć, coś pokazać. No i dalej ma bohaterów, którzy zadają obrażenie. Więc zobaczmy, jak ta rozgrywka się zakończy, bo widzę tutaj, że jednostki krasnoluda dostają sromotny pierdziel. Zaraz to się skończy naprawdę tragicznie. I tutaj po prostu cały czas jednostki krasnoluda tracą życie. Zaraz poumierają, a umrą szybko. Jednostki z tyłu nie mogą przedostać się na drugą stronę, bo wszystkie jednostki strzeleckie im blokują. Jak tak dalej pójdzie, to zaraz poginą. Tak Gran Taurisan w swoim szale bitewnym nie zauważył, że jest jedynym walczącym wręcz i zaczął atakować wszystko, co się rusza, ale musiał zreiterować, bo inaczej mogłoby to się źle dla niego skończyć. Jeżeli zaraz nie dostanie tutaj jakiegoś zastrzyku wojska, to zaraz może się to bardzo, bardzo, bardzo źle skończyć. Te jednostki, które są tutaj, powinny teraz ruszyć do boju, a nie się cofać. Fakt, są osłabione. No nie, w sumie już są wyleczone. Powinny teraz ruszyć do boju. Na co czekasz? Kel'Thuzad, rusz te dupsko! Każ im walczyć. Dobrze, że te jednostki poszły do walki wręcz, ale zaraz to może się źle dla nich skończyć. Jeżeli zaraz nie pomożesz mu z naporem jednostek, to zginiesz. Wiem, że Taurisan jest dobry, że jest silny, możesz nakurzać nim ile wlezie, no ale mimo wszystko... No, Dagran Taurisan, który ci leczył jednostki, właśnie umarł. Co? Rudax. O, Twilight Clan z kimś walczy. Halo, zaczekajmy. Bo tu ktoś umarł. Albo po prostu, kurde, mu się umarło. Nie wiem. Nie wnikam. A, już wiem, co się stało. Dalaran wkracza i chce iść zabić Yogg-Sarona. To również może być bardzo ciekawe, więc będziemy do tego stopniowo wracać. Ale zobaczmy, co się dzieje póki co tutaj. W Hellfire Peninsula, które jest na granicy z Zanglmarsh, tak? Nie, Zanglmarsh jest u góry. Tu jest Shattrath. Nie pamiętam, jak się nazywało to miejsce. Mój Boże, jakim jest głównym. La. Dobra. Fight! Nether Drake'i zaczynają powoli przechylać szale zwycięstwa na stronę Burning Legionu. Jeżeli teraz krasnolud czegoś nie wymyśli, jakoś nie poprowadzi swojej walki, to może bardzo źle na tym wyjść. Ja w tym momencie zacząłbym zbierać wojska tutaj. No, ja nie będę mówić, co ja bym zrobił, bo niejednokrotnie pokazałem na ostatnim nagraniu, że ja gówno zrobię. Ale teraz tak patrząc czysto racjonalnie, czysto teoretycznie, cofnąłbym wojska tutaj, zwłaszcza walczące wręcz, żeby tutaj w zwarciu nie pozwoliły przejść przez most. Natomiast wsparcie ze strony strzelców byłoby cały czas. Tak, Gran Taurisan musi uciekać, bo te pieprzone netrezimy cały czas wkurwiają. Ten mały, zajebany kutasiarz też tutaj nie pomaga. Oj, Taurisan, run! Run, you fool, run! No i zostanie zablokowany. A, jednak nie. Szkoda, że nie masz teleportu, mój przyjacielu. Bardzo szkoda. Co się dzieje? Taurisian! Run! Hello, Taurisian! Hello, Taurin! Tarek! Dobra, a co się dzieje tutaj? Ojejku, Dalaran chyba dostał w pierdziel. Robimy elfy i idziemy zniszczyć Outland? Tylko... Cii,
bo LG to siedzi, tu siedzi. LG. Który to LG? No, zmniejszyła się tutaj liczba graczy. 2, 4, 6, 8, 9. Trzech nie ma już. A to co się dzieje? No, krasnoludom został zabrany ten punkt. Niestety. Ale i tak bardzo dobrze sobie radzili. 400, 600 goldu w tym momencie to nie jest wcale mało. W porównaniu do 250 u Paladi. Jego płonącego legionu. A co zaś u naszego Dark Iron przyjaciela? On ma tylko jeden punkt kontrolny i niewiele z tego zrobi. Karabun. 250 many. Capacity can cast Mass Arcane Shield. Nice. To jest bardzo przydatne. Jakby to miał krasnolud. No to by było naprawdę odwrócenie sytuacji. Czy on może teraz sobie zwiększyć jakoś level? Bo ja pamiętam, że kurde, to było takie dziwne, bo podszedł do jakichś budynków w jakiejś rozgrywce i zaczął dostawać levele. Nie wiem na jakiej zasadzie. Brakuje mu dwóch. Albo jednego, nie wiem. O, oni się tu już zbierają. Gdyby tylko miał tutaj jakiegoś strzelca, na przykład tutaj, ukrytego za tymi grzybkami. On by to wszystko widział. Otrzymujesz 150 zł od THC. O ja pierdolę! Oni są w sprzymierzu! Zajebiście! A kiedy Ragnarosa wypuścisz, co? Nie Ragnarosa? No nie, Ragnarosa, ale... chodzi mi bardziej o... Kurde, czemu Twilight Clan nie pomaga? Halo, pomóż mu tutaj. Podnieśli jakieś swoje jednostki. Ja masz tego Yogg-Saron Agent, nie? Mógłbyś sobie tam, wiesz, mu tam, tak, no i pomóc. Co? Przyspieszamy, bo tutaj trochę się zaczyna tutaj wszystko spowalniać. Przyspieszymy z lecka. Może dojdzie do jakiejś walki. Jak nie, no to Jezu, zaraz zobaczymy. Wojska kres... Co? Tutaj coś jest, jakaś akcja. Argent Kru... Brawo ja! Dopiero teraz zauważyłem, że Argent Crusade ma aż 13 punktów kontrolnych. No jo, zapomnieliśmy, że Forsaken, Cult of the Damned i Scourge już z nami nie ma. No znaczy, jest kult, ale on niewiele robi, bo niewiele ma, niewiele może. Teraz nic, tylko patrzeć jak Dalaran wraz z Argent Crusade i chyba Blood Elfsami. Będzie zajmować kolejno tutaj te terytoria. A niestety, krasnoludy mają swój problem. Nie będą zbytnio w stanie pomóc. W Dunmore tutaj się nic nie dzieje. Zobaczymy, co się dzieje, co będą robić. Wrócę tutaj na krwawe elfy, ze względu na to, że ponoć te eventy będą pokazywane, ale w sumie to już mnie to tak jak najmniej obchodzi. Coś się tutaj dzieje. Jakie tam jednostki Forsakenu, których już w sumie nie ma, atakują. Co to za problem? W sumie nic. Się dziwię, że w ogóle jeszcze nie poszli do tych pozostałych tutaj budynków. Tutaj troll się czai. Troll też jest kurwa 13. Ja pierdzielę. Kurde, naprawdę dużo się dzieje. Dalaran w końcu tutaj wkroczył. Niszczy wszystko jak leci. No, nie dziwię się, bo tutaj nie ma kto tego bronić. Ta część niedługo zostanie zaatakowana. Mam nadzieję. To trochę już nudy. O ja pierdzielę, co się dzieje, co się dzieje? Krasnoludy. Jak to się nazywa? Old God Agent. No i bardzo spoko. Budynek jest gotowy. A tu co się dzieje? O, wyżej, wyżej, wyżej. Myślę, że tutaj był...
O, trole w kierunku Gilneas wchodzą. A czy tam coś dostaną? Nie wiem, jak to wygląda w kwestii troli. Ale oni sobie już powoli tutaj niszczą. To jest naprawdę bezsensowne z racji tego, że aż trzech graczy zrezygnowało po upływie pół godziny. Naprawdę. Byłaby to naprawdę ciekawa walka, bo tu było widać naprawdę dużą przewagę ze strony Forsaken. No nie rozumiem, jak do tego doszło. Nie wiem, jakieś wykorzystywanie bugów, ale jakich? Bo ja nawet nie wiem. Na dole. Słuchajcie, no i w końcu został zaprowadzony atak na krasnoludy. No, na szczęście tutaj jest też agent Joksarona, który może wesprzeć krasnoludy w walce. Ale jak on jest w stanie to zrobić? Czy on czymś tam pluje? Ano. Dzięki temu, że są tutaj te wieżyczki, one naprawdę spore obrażenia zadają i ewidentnie dają radę sobie z tym wszystkim. Na nieszczęście krasnoluda to jest tylko drobny atak, który ma za zadanie sprawdzić wytrzymałość tych budynków, sprawdzić wytrzymałość. No, widzę, że tutaj nawet specjalnie olewają sytuację walki wręcz i niszczą po prostu wieżę. Ja pierdyka. O, ale THC! THC. Twilight Hammer. Twilight Hammer Clan, ja. THC, no THC. Twilight Clan, no. Ruszył z pomocą i teraz zmierzają oboje zaatakować jednostki sprzymierzone Shadow Council oraz Burning Legion. No oczywiście Shadow Council są wiele mniej, ale zawsze to są jednostki, które mogą trochę uprzykrzyć życia, tym bardziej, jeżeli to są bohaterowie. Tacy to niejednokrotnie mogą zmieniać losy walki. Ale czy... No, jeszcze tego 14, 15 levelu nie masz. Ale to byłby dobry moment, by zaatakować w końcu. Co się dzieje? Kto atakuje? O, kolejni Netrezimowie. O, w końcu to oko zostało zabite. Jak bardzo dobrze, bo już miałem go dosyć. Uch. Mały pieprzony skałcik. No i teraz ruszyli. Twilight Clan wraz z Dark Iron Wars ruszyli do walki. Będą powoli niszczyć wszystkie jednostki, które staną im na drodze. Są to naprawdę potężne siły, więc trzeba wziąć wszystkich, dosłownie wszystkich, jak się da, i ruszyć do boju, ruszyć do walki, bo ta walka może być decydująca, jeżeli chodzi o pokonanie Północnego Legionu, który już ma tylko 6 punktów kontrolnych. To nie jest dużo. Shadow Constant był na tyle wredny, że zabrał mu ze 2 punkty kontrolne w Outlandzie, a ten chyba nawet się nie spodziewał. Chyba, że to było ustalone, żeby móc wesprzeć swojego towarzysza jednostkami właśnie Shadow Concealu. Co się dzieje? Co się dzieje? Jak wygląda tutaj sytuacja? Nether Drake'i bardzo mocno atakują jednostki znajdujące się na samym środku pola walki. No, widzimy, nie ma tutaj jakiejś znaczącej przewagi. Ja się zastanawiam, kiedy w końcu Taurisian zdobędzie 15 level, cofnie się po Ragnarosa, żeby zacząć niszczyć wszystko, co się dzieje, co się znajduje dookoła. O! W końcu rzucił tą bańkę otaczającą wszystkie swoje jednostki dookoła. Bardzo, bardzo dobrze. Bardzo pomoże to w tym momencie jednostkom Shadow Consinu, a także Płonącego Legionu. Bardzo mu to pomoże. No na nieszczęście, na tyłach znajduje się Old God Agent i teraz wszystko wskazuje na to, że Burning Legion i Shadow Council zaraz padną. Niestety, było ich stanowczo za mało. Ale nie jest to powód do przedwczesnego chwalenia dnia przed zachodem słońca, z racji tego, że kto wie, może od północy zaatakuje Argent Crusade, który ma aż 22 punkty kontrolne. Osobiście powiem, że nie widziałem żadnej ciekawej rozgrywki ze strony Argent Crusade, czy też pozostałych części Przymierza z północy. Biorąc pod uwagę fakt, że no, swoich przeciwników stracili już po 30 minutach gry, więc to jest tylko zajmowanie punktów. Jedynie walka z trollami mogłaby coś ciekawszego zaprezentować. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. No tak nic niewiele tutaj widać. Trolle się zbierają do tego drzewa. Jest ładnie, fajnie, wszystko kurde świeci. A, sorry, przepraszam, to tylko Dalaran. Dalaran wchodzi, niszczyć będzie Imperium Trolli. Biorąc pod uwagę, że mimo wszystko są to
o wiele potężniejsze wojska niż Imperium Trolli. No, 22 punkty kontrolne Ardent Crusade, hello. Z tym to już to praktycznie nie ma szans, jak to cały czas będzie prowadzić napływ i napływ jednostek. Jedynie kto może teraz stanąć na drodze to właśnie Krasnoludy oraz Twilight Clan. Ale to się okaże, bo muszą jeszcze przejść przez Outland. Z Burning Step do Outlandu, niszczyć budynki. Tutaj już nawet nie będą próbowali się bronić. To nie będzie miało sensu, muszą znaleźć jakiś punkt, gdzie będą mieli wystarczająco dobrą obronę, by przeciwstawić się tym wszystkim jednostkom, które już na nich czekają tam na dole. A tak niewiele brakuje do tego 15 levelu, co Taurisian? Taurisian. To jest wredne, jak czekasz na ten 15 level, żeby przywołać Ragnarosa, a ci nikt nie pozwala go zdobyć. Ne? Co się dzieje tutaj? No tutaj budujecie, tutaj się dzieją walki, Imperium Trolli zostaje zdobywane. Ale to jest już naprawdę powolne niszczenie tego wszystkiego. Ja się dziwię, że Argent Crusade, który na początku polegał jedynie i wyłącznie na tym, że jego towarzysze mu pomagali, teraz, kurde, dominuje wszystko i pokazuje, jakie to nie jest fajne. Mi się to troszkę nie podoba. Ja bym znacząco przynajmniej 5 punktów kontrolnych przekazał na Dalaran, żeby mógł cały czas wspierać swoich towarzyszy. Ale on tego nie zrobi, bo to jest jakiś but. Który nie miał nic, miał jeden punkt kontrolny, a wszyscy musieli mu pomagać. Teraz to on, kurde, wszystko przejmuje. A nie jest wcale takie fajne. Właśnie, oni są w sojuszu? Tak, są w sojuszu. Co by to było, gdyby to nie był sojusz? O! A jednak! Zbierają się przy bramie do Outlandu. W tym czasie ja zrobię High Elf Relation i cepnę się w Outland. Zaraz. Fajnie. Nie, strasznie mi się nie podoba to, że we wczesnym etapie rozgrywki stracili 3 przeciwników, którzy naprawdę niejednokrotnie potrafiliby zmienić całą rozgrywkę. Cały przebieg walk. Wszystko potrafiliby zmienić. Nawet jakby sam Forsaken został. Miał tych 18 punktów i co? Dupa. Wiem, zniszczyć. Nie, tak. Legion silniejszy. Ichoa im. Legion słabszy. Kiliaden będzie i co wtedy? No kurde, zabijecie go. Wiecie, jakby to był jakiś problem. Egwin. No, teraz Dalaran będzie starało się wrócić do Egwin. Czy już mają Egwin? No, jest Ansirem Runeweaver. Ronin dalej jest. A gdzie jest Egwin? Jak się zdobywa Egwin? Chyba trzeba tutaj coś upierdolić. Nie wiem, nie pamiętam. Tutaj brakuje ci paru punktów. Więc musisz być w walce. Dobrze. Rośnie paseczek. Rośnie paseczek. Niedługo będzie Ragnaros. Rafik na Yogg-Sarona idź. Kurczę, gdyby tylko Twilight Clan to wiedział. A co się tutaj dzieje? Bo widzę jakiś przesuwający się. Oj. Tutaj pojedyncze jednostki zostały. A co tu się dzieje? A to walka. No przynajmniej tutaj coś ciekawszego się dzieje. Tutaj niszczą. Tutaj coś niszczą. A tam? Nie wiem. One, te jednostki się leczą w ten sposób? O! Właśnie dostałem informację, że Yogg-Saron jest obijany. Bardzo ładnie. Bardzo nieładnie. Zaraz tutaj będzie naprawdę ciężki orzech do zgryzienia ze strony Twilight Clanu, którym dowodzi Delicious, który jest bardzo Delicious. A Blood Elf idzie z pomocą. Małe sukinsyny, kurde, atakują. Co on sobie poradzi? Powinien bez problemu dać sobie radę. Tutaj te macki naprawdę niejednokrotnie potrafią zmienić przebieg walki. Ale co zrobi z resztą znajdujących się tam sił? Zobaczmy, jaki ma przychód. Wow, ma bardzo mały przychód. Teraz bardzo dużo może zależeć od współpracy Alliance attacks Twilight Yogg, or once we are done, you will lose. Shut the fuck up.
No, też nie lubię takiego pierdolenia, które jest bez sensu. Bo akurat. No nie, no fakt, o to chodzi w tej grze, wykorzystywanie sytuacji. Teraz oni powinni ruszyć, zaatakować. No ale. W sumie. Robił dobrze, bo w momencie, kiedy tutaj stanie się walka, dojdzie do walki, mógł mieć naprawdę ciężko. Krasnolud ma już tylko 93 złota. To nie jest dużo. Jestem ciekaw, czy on zajął tutaj te kopalnie. Tak, zajął i zbiera, ale no, nie zrobił tego dawno. Zrobiłby tu powiedzieć bardzo niedawno. No, zawsze to jest jakiś przychód. Zawsze. Zawsze coś. Co się dzieje? To. O, Joksaron powoli umiera. Bardzo, bardzo niedobrze. Te wielkie konstrukty z Dalaranu naprawdę potrafią czasami przysporzyć nie lada problemu. Kurczę, tak niewiele do zabicia Ronina. Zabicie go, bardzo dobrze. Świetnie. A on Sirion też, piękny, piękny, nie żyje. Teraz to już jest bardzo easy. Teraz wystarczy cofnąć do jakiegoś z bohaterów, Cho'Gala albo kogokolwiek i nie ma problemu. Nawet elfy teraz nie są w stanie pomóc. Jokseron się wybronił. Pięknie. Naprawdę jestem z was, chłopaki, dumny. A tutaj walka podjazdowa ze strony płonącego legionu. No, ale niewiele to. O matko, oni lurują. Musicie cofnąć. Szybko cofnij, 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 cofnij. Strata jednostek jest bardzo zła w tym momencie. Przyzwane jednostki to nie jest strata, ale zwykłe jednostki to już naprawdę może boleć. O! Szansa na zabicie jednej jednostki to jest zawsze dobra okazja. A chyba nie chcesz tego wykorzystać. O, jednostki Oksarona się teleportują. Nie, jednostki Krasnoluda. Halo, fu! Delicious, uciekaj stąd! Delicious, halo! O kurczę! Nie dziwię się, że jednak się tu teleportowali. Jeżeli Argent Crusade teraz ma zamiar atakować, no to jest naprawdę odpowiedni moment do walki. No ale tak potężni bohaterowie teraz naprawdę nie muszą się niczego specjalnie bać. Natomiast tutaj muszą się ewidentnie jednostki Twilight Clanu wycofać, bo mogą to wszystko stracić bardzo, bardzo szybko. Na moje powinni się wycofać do jakiegoś takiego konkretnego punktu kontrolnego, jakim jest Blackrock Spire, czy tam Shadowforge City. Blackrock Spire jest po drugiej stronie. W Searing Gorge. No. Powoli będę się uczyć tego wszystkiego. Mam nadzieję, że im więcej będę opowiadać, tym więcej będę zapamiętywać. Natomiast no, z tym, co tutaj posiadacie, musicie jak najszybciej się tutaj wycofać, bo tutaj macie okazję się bronić. Tutaj macie Old God Agent, który może wam bardzo mocno pomóc. Macie dodatkowo dwie wieżyczki, które mocno biją. Jest okazja do walki. No i Taurisian z 15 levelem, którego trzeba jak najszybciej, no właśnie, z wojem miejskiego teleportu. I teraz, czy wy chcecie go teleportować z całym wojskiem? Well, I think it's GG. Czemu? No, jak przy zwierzak na rasa, no to się nie zdziwię. Ale czemu Deathwinga nie przyzywają? Jak można przyzywać Deathwinga? To jest bardzo dobre pytanie. O, Dalaran i jego wojska. Noise. No, póki co jest troszeczkę nuda, ale właśnie zostaje przyzywany Ragnaros. Tudum. Tududu. Ragnaros, Ragnaros, tududu, tududu. Jest niebezpieczny, tududu. Brawo, Egwin. Finally. Czy oni mają Egwin? Nie, nie macie Egwin. Ale. A teraz Krasnoludy mają Legion. Znaczy, 15 level. Mogą przyzwać Ragnarosa. Strzeż dziś
Ragnaros na 10 levelu. Dwóch bohaterów na 15 levelu. Ja się dziwię, dlaczego wy nie atakujecie ich. Co się dzieje? Ej, to są zbugowane jednostki. O to... O chuj chodzi. Nie kumam. Czemu tych jednostek nie dało się zaznaczyć? Nie dało się nic z nimi zrobić. Dziwne. Ale teraz krasnoludy zmierzają w kierunku Outlandu. Będą niszczyć i psuć wszystko to, co się znajdzie na ich drodze. A biorąc pod uwagę, że tutaj Burning Legion czeka, możemy zaraz zobaczyć naprawdę ciekawą walkę. Legion! Daj już spokój. Co się tam stało? O, Egwin. Ponoć jedna z najpotężniejszych bohaterek. To nie Polak, mate. No. Pierwszą linię, którą tutaj wyprowadził Cho'Gall, nawet dała sobie spokojnie radę z tym, co tutaj się znajdowało. Drobne jednostki, ale jednak. Teraz jest kwestia wyruszenia z tym wszystkim. Firelands spawny to jest naprawdę duży boost do walki. Ale nie, no naprawdę chciałbym powiedzieć, że to jest wkurwiające, że on wysyła jednostki, których nie można zaznaczyć. Ja za przeproszeniem chciałbym się spytać, co to kurwa jest? Ja bym po prostu za coś takiego gościa wypierdolił. Bo to chyba jest wykorzystywanie jakiegoś bugu w grze. Wysyłanie jednostek, których nie można bić, nie można zatrzymać, one się idą, atakują, a ty im nic nie możesz zrobić. Fakt, można wziąć je na czas, to w sumie jest całkiem dobre rozwiązanie. Ale mimo wszystko nadal jest to jakieś złe wykorzystywanie błędów gry, które się w niej znajdują. Jak wygląda przebieg walki? No, krasnoludy dają sobie na spokojnie radę. Taurisian również pomaga jak się da. Chociaż dużą uwagę bym skupił na dogranie Taurisianie, który ma te swoje boosty i wszystko i może im znacznie pomóc. Zastanawiam się, czemu tak wolno idzie niszczenie tego wszystkiego. Wydawało mi się, że to powinno troszeczkę szybciej potrwać. Co się tutaj znajduje? No dobra, tutaj się nic nie dzieje, więc możemy wrócić z powrotem tu. Kurczę, ja już wiem, dlaczego nie widzę jednostek krasnoludów, bo są niewidzialne! Budum! No dobra, wyniszczenie już resztek tego, co zostało po płonącym Legionie. Już tylko przejście do Outlandu, poniszczenie punktów kontrolnych, zniszczenie wszystkiego, co się da. No i oczywiście wyruszenie na Argent Crusade. Co powiesz na Egwin na 18? No nie wiem. Może być. No dobra, potężny przy. Za pół levela Deathwinga. Kurczę. Będzie naprawdę niezła walka. Ale jak będzie wyglądała to, co się stanie, zobaczycie już w kolejnym odcinku. W odcinku 4. Nigdy do tej pory nie zrobiłem tak długiego materiału, żeby miał aż 4 odcinki. Teraz macie okazję, bo to jest całkiem fajny materiał i mam nadzieję, że wam się podoba. Mam nadzieję, że będziecie dalej oglądać. Mam nadzieję, że podoba się wam również inna seria, którą prowadziłem na moim kanale. Więc pamiętajcie, zostawcie lajka, walnijcie jakiś komentarz. Ja zawsze chętnie odpowiem. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Jeżeli chcecie mi... Jeżeli chcecie mi pomóc rozpowszechnić swój kanał, pamiętajcie o udostępnieniu filmiku. Trzymajcie się.